Nagrywa. Dobra. Słuchajcie. Chciałbym Wam opowiedzieć o tym, jak wyglądają moje przygotowania do biegu rzeźnika w trakcie. Bo wiecie, super się opowiada o tym, jak to jest już po. Już jesteśmy po dużym wysiłku. Ale mało kto opowiada, co się przeżywa po drodze, kiedy nie wiesz, czy osiągniesz cel. Choć bardzo chcesz, bardzo się starasz. Ja chcę Wam pokazać, jak u mnie to wygląda. Bo to nie jest takie łatwiutkie, prościutkie i samo się zrobiło. Tu jest po drodze wiele, wiele elementów. Dlatego chcę Wam powiedzieć, jak to u mnie wygląda. Dzisiaj mamy 3 kwietnia. Do biegu rzeźnika przygotowuję się w tym momencie zacząłem trzeci tydzień pod opieką mojego trenera, który jest specjalistą od biegania. Wierzę w specjalistów i wierzę, że oni mogą pomóc osiągnąć większe cele. Tak więc sam korzystam z porad takich osób. Wcześniej, w ogóle jak to się, od czego to się wszystko zaczęło? Kiedyś zastanawiałem się, jak wymusić na sobie zmianę, jak wymusić proces doskonalenia się, zwiększenia dyscypliny, konsekwencji, determinacji. I tak, słuchając wystąpienia pana Jacka Wiśniewieckiego, przepraszam, jeżeli się pomyliłem, trafiłem na to, że w wyniku tego, że przebiegł bieg rzeźnika, osiągnął jakiś tam cel u siebie. Jak chcecie wiedzieć więcej, to posłuchajcie jego wykładów, jego wystąpień. No i stwierdziłem, nie lubię biegać. Nie lubię biegać, naprawdę. Nie, to nie jest moje hobby. To jest więcej niż maraton, czyli to jest z gatunku tak zwanych szalonych pomysłów. Tak więc warto to zrobić. Wymuszę dużą zmianę. Abstrakcyjnie dużą zmianę. I tak stwierdziłem, że się zapiszę na bieg rzeźnika. Nic bardziej prostego. Wejść, znaleźć osobę, z którą się biegnie i wpisać się i jesteś na liście. Niestety, jakby to było takie proste, to już dawno bym był, już dawno bym trenował. Niestety, ale w grudniu 2016 roku zapisałem się na taką listę i okazało się, że jest losowanie. I tam podczas losowania wybierają cię, czy masz szansę. W ogóle w wyniku losu znajdujesz się na liście. I ja się nie znalazłem. I wiecie co? Nie odpuściłem. Nie, to nie byłoby w moim stylu. Tak więc stwierdziłem, zacząłem szukać różnymi metodami, jak się znaleźć na tej liście. I tak po pewnym czasie, a dokładnie 2 marca 2017 roku, dostałem informację, że będę na liście. Potencjalnie. Mam zrobić przelew i po pewnym czasie znajdę się na liście. No i tak czekałem 1,5 tygodnia, aż okazało się, że nie będzie mnie na liście, bo jestem na liście tej uzupełniającej, tak więc ona nie jest oficjalnie publikowana. No i dobra, i teraz trzeba było się przygotowywać. No i tak znalazłem sobie trenera, zadzwoniłem do trenera i w tym momencie zacząłem 3 tydzień treningów. Jak to u mnie wygląda? Mam 3 treningi w tygodniu biegania. A że nie lubię biegania, no to są ciężkie treningi. Postaram się parę razy pokazać Wam, jak jest przed treningiem i po treningu, bo wiecie co, jeżeli chcecie osiągnąć coś dużego, to się nie bójcie wysiłku. Ja nie chcę Wam mówić, że jest super, jestem super wypoczęty, zrelaksowany. Nie, to tak nie wygląda. To jest ciężka praca. Jeżeli wierzycie w cuda, typu tak sobie, tydzień się przygotuje do biegu rzeźnika. Jeżeli jesteś zaprawiony w boju, to super. To masz szansę, ale małą, jeżeli się nie wyspecjalizujesz w przygotowaniach do tego. Tak samo jest w życiu. Tak samo jest w każdej sferze. W biznesie, w relacjach, w rozwoju osobistym. Niektórzy chcą czytać książkę dziennie, a mówią, że do tej pory nie czytali i nagle po tygodniu wymiękają, bo to jest za dużo. Inni mówią, że chcą zarabiać setki tysięcy, dziesiątki tysięcy, tysiące miesięcznie, kiedy zarabiali 1500, 2000 zł. Krok po kroku wyznaczaj sobie cele i znajdź opiekuna, który Ci pomoże to zrobić. Jeżeli wierzysz w cuda, że coś zrobisz w tydzień, w 2 tygodnie, w miesiąc, no to sorry. Jeszcze przy małym zaangażowaniu, to mi tu czołg jedzie, jak ty to osiągniesz. Sorry, możesz być ewenementem, ale 90% osób odpadnie. Musisz włożyć coś, żeby coś wyjąć. Musisz zapierdzielać, żeby to osiągnąć. A nie, lekka praca, super. I już mega rezultat. Sorry, wygląda to w ten sposób, że ciężki trening
Łatwa walka. Łatwy trening, ciężka walka. To od Ciebie zależy. Ja postaram się Wam opowiedzieć, jak to u mnie wygląda. W tym momencie tygodniowo przebiegam około 30-40 km, choć nie są to same takie truchciki, tylko ja biegam mniej więcej na tętnie moim, bo mam 33 lata, tak więc moje tętno maksymalne jest w granicach 177, tak więc ja biegam w granicach 160, 170, 175, jeżeli ćwiczę siłowo, tak więc to jest wysiłek. Ja po tym jestem zmęczony, a postaram się Wam kiedyś pokazać, jak wygląda moje zmęczenie, bo to nie jest takie leciutko. Ja naprawdę czuję ten wysiłek, a ja jestem ciekaw, jak to będzie na biegu rzeźnika. Tak więc dzisiaj, zamykając mój raport, pierwszy raport, dlaczego jestem w biegu rzeźnika i jak to wygląda, jak wyglądają moje przygotowania. Mam 2 tygodnie treningów za sobą, ważę 81,5 kg, będę schodził z wagą, żeby być lżejszym. Pilnuję jedzenia, pilnuję całej otoczki, przygotowuję sprzęt. Na temat sprzętu postaram się później opowiedzieć, jakie buty, czym się kierowałem przy wyborze, choć ja jestem początkujący, tak więc korzystam z wszelkich porad, jaki plecak i tak dalej, żebyście wiedzieli, żebyście mogli łatwiej się do takich rzeczy przygotować, bo to nie są proste rzeczy, to jest hardcore. To musicie wiedzieć o tym, że 85 km po górach to jest dużo. Tak więc trzeba się dobrze przygotować. Jeżeli chcesz tak samo osiągnąć coś w innej dyscyplinie, też musisz się przygotować. Tak więc opowiem Wam o całym moim procesie i będę starał się mniej więcej co tydzień, co 2 tygodnie wrzucić jakąś informację, jakiś krok z podsumowania. Tak więc życzę Wam dużo powodzenia, a ja będę na bieżąco relacjonował, co mi się udało osiągnąć. Trzymajcie się i pozdrawiam. Do zobaczenia.